Hipolot Cegielski urodził się 6 stycznia 1813 roku. Był synem Michała i Józefiny Cygielskich. Uczył się pilnie. Niestety, szczęście szybko się skończyło. Rodzice umarli. Majątek się rozpadł. Hipolit Cegielski swoją ciężką pracą osiągnął sukces i dostał się do dobrego liceum. Poznał tam wielu wspaniałych ludzi oraz zdobył wiele przyjaciół. Hipolit Cegielski z pomocą przyjaciół założył sklep z narzędziami rolniczymi. Z czasem przekształcony w niewielką fabrykę narzędzi i maszyn rolniczych. W 1849 roku zakład zatrudnił już 400 pracowników i wciąż się prężnie rozwijał.